Policjanci, widząc dwóch mężczyzn jadących motorowerem bez ochronnych kasków, postanowili zatrzymać ich do kontroli. Mężczyźni ci zachowywali się bardzo nerwowo na widok radiowozu. Kierujący gwałtownie zatrzymał pojazd. Kiedy funkcjonariusze legitymowali obu mężczyzn, wyczuli od nich silną woń alkoholu. Jak się chwilę później okazało, mężczyźni nie bez powodu strasznie się zdenerwowali. Badanie wykazało u 22-letniego kierującego ponad 0,7 promila, natomiast u jego młodszego kolegi, 17-latka, blisko promil alkoholu w organizmie. To jednak nie był koniec problemów zatrzymanych. Kiedy policjanci sprawdzili dokumenty, okazało się, że motorower nie posiada aktualnych badań technicznych oraz polisy OC, a także tablic rejestracyjnych. Podczas zatrzymania 17-letni pasażer okazał się nie tylko pijany, ale i bardzo agresywny. Cały czas utrudniał wykonywanie tych czynności przez policjantów, przeszkadzał w przeprowadzonej interwencji. 17-latek dodatkowo znieważył policjanta. Obaj mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Po wytrzeźwieniu przyznali się do winy, tłumacząc się zbyt dużą ilością spożytego alkoholu.